Czy źle śpiewa, bo on już tak się wtrąca jak ten, jak prymasem był do kościoła. Ja bym był prymasem, to jest pewnie. Ty jest, to swojego na skałce postawił sobie lepiej z kardynałami Thank you.
Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Już przechodzimy bliżej w zagłośnienie. Bardzo pięknie Państwo stoją. Mam nadzieję, że dotrze do nas zaraz ksiądz profesor Józef Krzywda, który był z nami na Wawelu i współkoncelebrował dzisiejszą mszę świętą. Bardzo proszę powiedzieć, czy dobrze się słyszymy, jeśli nie, to można jeszcze to nasze nagłośnienie troszkę przynieść bliżej, bo może Państwo z tamtej strony słyszą troszkę gorzej. Proszę Państwa, w oczekiwaniu na księdza profesora, który już właśnie nadchodzi, bo chcielibyśmy bardzo, by rozpocząć dzisiejsze nasze spotkanie, pierwsze spotkanie po roku żałoby, po tym, co nas ostatnio spotkało z wspaniałą historią beatyfikacyjną Jana Pawła II, to właśnie po krzyżu, cieniu krzyża i z ramiona w krzyża. Księże profesorze, serdecznie proszę o rozpoczęcie naszego spotkania. Rozpoczynamy modlitwą, ponieważ myśmy rozpoczęli w katedrze. I sądzę, że większość z nas, może prawie wszyscy byliśmy przy ołtarzu Ojczyzny, w tym miejscu, które jest sercem naszej Ojczyzny, Wawel, no i ołtarz, gdzie spoczywają relikwie świętego Stanisława Szczepanowskiego, którego tak bardzo chcieliśmy ostatnią niedzielę, w jego niedzielę, 8 maja. No i przybyły relikwie błogosławionego Jana Pawła II, które są również właśnie w tej konfesji. Modliliśmy się na mszy świętej. Bardzo wielu z nas, jak zauważyłem, prawie wszyscy przystąpiliśmy do komunii świętej. Jest to najdoskonalsza modlitwa, jak wiemy, wszyscy, którzy jesteśmy wierzący, nie tylko dobrymi patriotami, ale także ludźmi, którzy głęboko łączą wartości duchowe z wartościami, na których buduje się nasza ojczyzna. Ja proszę, myślę, że, bo to jest kontynuacja tej modlitwy, jaką pełniliśmy, jaką modliliśmy się właśnie przy ołtarzu świętego Stanisława Szczepanowskiego w czasie mszy świętej. I też modliliśmy się tą modlitwą najwyższą, najpiękniejszą, najważniejszą modlitwą Państwu, Ojcze Nasz. Ale sądzę, że także są tacy, którzy nie mogli przybyć na mszę świętą, są tu z nami obecni, a modlić się trzeba zawsze i nie ustawać. Jesteśmy w miejscu, możemy powiedzieć, uświęconym, ponieważ jest tu krzyż. Krzyż, który jest symbolem, jak przecież każdy z nas wie, ofiary oddania się samego Boga człowieka człowiekowi, wszystkim. I to była najwyższa ofiara, jaką Chrystus złożył. Krzyż, na krzyżu, jak wiemy, nie kończy się życie Chrystusa. To jest etap Jego, chociaż tutaj w chwale swojej wystąpił. A następnie, jak wiemy, zmartwychwstał. Jesteśmy w tym pięknym okresie zmartwychwstania. I ku temu zmartwychwstaniu idziemy. No niestety, trudno powiedzieć niestety, bo życie człowieka jest znaczone także doświadczeniami, próbami rozmaitymi, co nazywamy krzyżem.
i wtedy nasze krzyże, nasze cierpienie, nasza ofiara. Także tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, ma sens głęboki i sens, powiedzmy, który nadaje wartość naszej ojczyźnie i jakoś bardzo mocno się wpisuje w nasze życie. Dlatego przy tym krzyżu tu stoimy, przy krzyżu katyńskim. Wobec tego bardzo serdecznie proszę, abyśmy się wspólnie połączyli duchowo, przede wszystkim z tymi wszystkimi, którzy się modlą za ojczyznę, którzy modlą się przede wszystkim w świątyniach naszych i przy takich miejscach jak to właśnie, które przypomina nam tę wielką hekatombę, tę wielką ofiarę życia, jaką złożyli nasi rodacy. Najpierw ci, którzy pomordowani zostali w Katyniu i w innych miejscach kaźni, ale także ci, którzy zginęli w drodze właśnie do Katynia, żeby oddać hołd naszym rodakom, którzy zostali zamordowani. W ich intencji wszystkich pomódlmy się właśnie słowami samego Chrystusa, tymi słowami, który nas nauczył modlić się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło dźwięku i stanie na im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ale w tym miejscu nie tylko modlimy się za tych, którzy oddali swoje życie o ofierze za ojczyznę, ale także za nas samych i za naszą ojczyznę. Powiemy, że przechodzi, to nie jest żadna tajemnica, wszyscy wiemy, trudny czas, trudny okres i czeka nas wiele jeszcze trudnych chwil, dlatego modlimy się za wszystkich, za wszystkie Polki, Polaków i w ojczyźnie, i za granicą, żeby ta ofiara naszych przodków, tych, którzy zginęli, którzy zostali zamordowani, nie mówiąc tak słowami negatywnie, nie poszła na marne, ale żeby zaowocowała obficie w naszym życiu, żeby ta ojczyzna naprawdę doznała odrodzenia, to co określamy słowem zmartwychwstania. Do nowego życia, które będzie w prawdziwej wolności i w pokoju, w prawdziwej sprawiedliwości, które powinno